Rosja oskarża Ukrainę o atak dronów na Kreml. Na portalu onet.pl możemy się zapoznać z następującą treścią w tej sprawie. Służby prasowe Kremla podały, że ostatniej nocy Kijów przeprowadził próbę ataku dronami na kremlowską rezydencję Władimira Putina. Prezydent Federacji Rosyjskiej nie został ranny w wyniku tego ataku terrorystycznego, napisano w oświadczeniu. Jak dodano, Rosja zastrzega sobie prawo do odwetu, gdzie i kiedy uzna to za stosowne. Strona ukraińska zaprzecza, że dokonała ataku. Doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podolak napisał: Rosja ewidentnie przygotowuje atak terrorystyczny na dużą skalę, dlatego najpierw zatrzymuje rzekomo dużą wywrotową grupę na Krymie, a potem demonstruje drony nad Kremlem. W wyniku w porę podjętych działań przez służby wojskowe i specjalne z wykorzystaniem systemów kontroli radarowej drony zostały unieszkodliwione. W wyniku ich rozbicia i przelotu odłamków na terytorium Kremla nie było ofiar ani strat materialnych, stwierdziły zaś służby prasowe Rosji. To nie jedyne tego typu wydarzenie. W nocy we wsi Wolna, na wybrzeżu Morza Czarnego, na półwyspie Taman w Rosji, zapalił się zbiornik na paliwo w składzie ropy naftowej. Jak podają ukraińskie media, przyczyną pożaru był atak ukraińskiego drona. Na krótko przed pożarem naoczni świadkowie słyszeli eksplozję. Ciekawą reakcją na te doniesienia wykazał się lider grupy Wagnera, Jewgenij Prigożyn. Stwierdził on, że atak na Kreml jest mu zupełnie obojętny. Mężczyzna zwrócił uwagę, że potrzebuje amunicji, aby dalej atakować Ukrainę. Jeśli Ukraina planowała atak na Moskwę, osiągnęłaby jedynie cel propagandowy. Z kilku powodów wydaje się on wykluczony, mówił 25 kwietnia generał Mieczysław Bieniek. Nie można wykluczać, że atak dronów na Kreml to rosyjska prowokacja. Generał Bieniek zwracał uwagę na dobre przygotowanie obrony przeciwlotniczej wokół stolicy Rosji. Ewentualny atak Ukraińców mógłby zmusić Władimira Putina do podjęcia jeszcze bardziej drastycznych działań. To z pewnością byłby dla Rosji pretekst do użycia straszliwej broni, przewidywał generał Bieniek. Pod koniec kwietnia The Washington Post donosił, że szef ukraińskiego wywiadu, generał Kuryło Budanow, planował uderzenie na Moskwę. Z ujawnionych informacji wynika, że atak na terytorium Rosji był planowany na 24 lutego 2023 roku. To właśnie tego dnia przypada pierwsza rocznica pełnoskalowej inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę. Zdaniem dziennikarzy, plany Ukraińców bardzo zaniepokoiły amerykańskich urzędników. 22 lutego bieżącego roku CIA opublikowała raport, z którego wynikało, że władze w Kijowie zgodziły się opóźnić uderzenia na Moskwę. Zmiana planów miała nastąpić na prośbę Waszyngtonu. Jednak nie wiadomo, kto i kiedy naciskał na Ukrainę w tej sprawie. Generał Bieniek zaznaczył, że taki atak byłby moralnie uzasadniony, ponieważ Rosjanie regularnie bombardują Kijów, Charków oraz inne ukraińskie miasta. Ostatecznie z kilku powodów wykluczał atak na Moskwę. Nie sądzę, by Ukraińcy zdecydowali się na takie działania. Źle by to wyglądało w oczach światowej wspólnoty. Taki atak mógłby zniechęcić opinię publiczną do dalszego wspierania Ukrainy. Po drugie, Rosjanie nie byliby zaskoczeni. Ich obrona przeciwlotnicza po tych wszystkich atakach, których byliśmy świadkami, jest już całkiem dobrze zorganizowana, tłumaczył ekspert w rozmowie z Onetem 25 kwietnia. Generał przypomina, że rosyjska doktryna zakłada użycie wszystkich możliwych środków, łącznie z bronią nuklearną, jeżeli ich interesy narodowe zostaną zachwiane. Podobnego zdania są Amerykanie, którzy obawiają się, że potencjalne wykorzystanie zachodniej broni na terytorium Rosji mogłyby uruchomić nuklearną lawinę.